I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w Mass Effect'cie. Coś mi się stało z nagraniem, znaczy brak odpowiedzi programu, niestety nie zobaczyliście jak tu przyszedłem. To nie było dużo, to było z 5 minut, ale troszeczkę pogadałem, więc myślę, że powrócimy do tematów, o których ja mówiłem, kiedy właśnie program miał crasha. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Myślałem, że to może przez to, że dysk mam zapomniany, ale to nieprawda. No cóż. Witam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że podobał wam się ostatni odcinek, był troszeczkę krótszy, więc obiecałem wam, że to będzie dłuższy. I mam nadzieję, że tak się uda, chociaż oczywiście to, że już prawie 10 minut straciłem, no nie pomaga, definitywnie nie pomaga. No ale tak, o czym mówiłem? Mówiłem o gameplayu, jaki jest, feelingu gameplayu, czy chyba najgorsze, co mogłem powiedzieć, jeżeli chodzi o język polski, no powiem powiedzieć, może, no właśnie, przyjemność. Może to odczuwanie gry i grywalności, rozgrywki, o, może moja ocena rozgrywki w tej grze wideo, nie, komputerowej, nie, słowa, o, gry z maszyny piszącej, bo komputer kiedyś, teraz nazywa się komputer, jak wszędzie nazywał się maszyną piszącą, jego funkcjonalności na przestrzeni lat troszeczkę się zmieniły, chociaż wiecie jak jest, nie? Tak czy siak. Poruszałem ten temat związany z tym, że według mnie poziom gameplayu w Mass Effect'cie Andromeda jest na bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, czy właśnie pisałem to pod tym, pod moją serią, ale natomiast na pewno pisałem to pod serią Happy Guy Polska. Zresztą, jak nie zapomnę, a mam nadzieję, że nie zapomnę, to podrzucę wam oczywiście anotacje w prawym górnym rogu do jego kanału. Zresztą na pewno w pierwszej odcinku tej serii znajdziecie jego komentarz, tam napisał, więc po tym możecie śmiało znaleźć jego kanał. Bardzo serdecznie polecam, bo gościu bardzo sensownie mówi, bardzo dobrze się go słucha, więc myślę, że warto było tam wpaść, zobaczyć, szczególnie, że dla odmiany Lubi gry, które są starsze, natomiast gra też bardzo dużo w nowe, więc bardzo miło słuchać kogoś, kto ma jakieś odniesienie do gier starych. Ja niestety, kiedy byłem sporo młodszy, nie byłem wciągnięty w grę RPG, więc niestety mam wiele tutaj rzeczy do nadrobienia, natomiast on zdecydowanie jak o czymś mówi, to wie co mówi. To jest definitywnie coś, co mi się podoba i lubię u niego wejść, po prostu komentować. Jeżeli chcecie sobie wpaść na jakąś małą albo i większą dyskusję, no to śmiało polecam. Natomiast wracając do tematu, bo będę się teraz rozwodził na ten temat, mógłbym godzinami mówić na wszystkie tematy wokół, zamiast wrócić do tego głównego, czyli moje oceny gameplayu. Prawdopodobnie za chwilę będzie filmik, więc albo jakaś rozmowa, więc nie dokończę tematu. Natomiast wracam, spokojnie. Skanowanie, zapomniałem o tym. Jest jakiś kabelek. Temat gameplayu za chwilę wróci, spokojnie, bo jak mówię, rozmowa za chwilę będzie jakaś. Więc tak, pamiętam o tym, pamiętam. Też pamiętajcie, co ja mówiłem. Czyli w sumie chyba nic nie zacząłem mówić, ale uważam, że to gameplay naprawdę jest bardzo dobry. Wskoczyłem oknem. Tam. Dobra. Czyli powinien być tutaj. You've killed men under my charge. And now you crown that achievement by killing me too. Does that please you, savage? I had to defend myself. Your men didn't stop to let me speak. Shooting first has saved us from countless encounters with Kett. I think it's pretty obvious I'm not Kett. You're an alien. You cannot be trusted. Tell me why you come here. So I know why I've died. The sages on Mithrava think you could remember the location of the third monolith. Because you used to know where it is, in a past life. The sages sent you. Those secretive fiend brains with their scutting...
They don't even care that their people are being enslaved and killed by Ket. My friends died for this? I'm very sorry. I'm just trying my best to find the third monolith and save Havarl. I have an artifact, or heirloom, or something. I'm going to set it down, and I need you to take hold of it. What? And? Ryder, I don't think it's working. Wait. There are things like this in the museum on Aya. Ancient Angaran tech. This fits over a hand. Contacts on the inside for my electric control of... What did you do to me? The third monolith. Do you know where it is? Yes. Yes. But I don't understand how. I need you to take me there. Please. If you do this, we can save Havarl. Together. You're an alien. I can't trust... Then let me try to earn your trust. Please. Deep beneath the surface, but not far. Meet me here. These coordinates will guide you the rest of the way. Just let me compose myself first. Okej, czyli znaleźliśmy tego tutaj kompana, jakiegoś wnuka, czy tam jeszcze młodszego krewnego, który dzięki kontakcie z, jak dobrze rozumiem oczywiście, z artefaktem z przeszłości, zobaczył, gdzie jest trzeci monolit. Okej. Okay. Szczerze powiem, że podoba mi się to. Fajnie fabularnie to wygląda. Bardzo fajna misja poboczna i nawet zachęca, żeby przychodzić kolejne misje poboczne. Fajnie, miła odmiana po tym, jak ostatnio wychodziliśmy na EOS misje poboczne, bo tam to był żart. Żart. Też nieśmieszny żart. Wracając do gameplay, jak widzicie, strzela się. Bardzo dużo się strzela. Zdecydowanie w Mass Effect 1, może nie jeden, ale już w dwójce i w trójce, strzelanie to stała się podstawa, a gra z RPGowości coraz bardziej traciła RPGowość, a zyskiwała właśnie więcej elementów strzelanki. Tak jest tutaj. Strzelanie jest bardzo miodne, przyjemne. Widać, że od czasu Mass Effect 2 nauczyli się, jak tworzyć dobrą strzelankę. Szczególnie podoba mi się system strzelania, który widać, że nie strzela zawsze w ten sam punkt. Widać, że jest rozstrzał tej broni, że ona przy full auto ma pewnego rodzaju rozstrzał. Nie jest zbyt duży, nie jest to żaden Counter-Strike, który nie jest realistyczny. Counter-Strike nie jest realistyczny, nie w ogóle, ale natomiast ma jakiś na siebie pomysł. Tutaj rzeczywiście też pomysł jakiś też jest, natomiast jest dużo bardziej casualowe, ta gra nie ma być strzelanką. Mimo wszystko bardzo przyjemnie mi się strzela i uważam, że jest to najlepszy Mass Effect, jeżeli chodzi o gameplay. Bardzo przyjemnie się strzela, naprawdę zabijanie kolejnych jednostek jest po prostu miodne. Wspominałem to właśnie pod Happy Guy Polska, pod jego filmikiem, że nie podoba mi się to, że w tych broniach jest amunicja, która się kończy. Uważam, że jest to troszeczkę nieracjonalne, ponieważ o ile w Mass Effect 1 była właśnie taka amunicja, która... znaczy, broń po prostu nie potrzebowała amunicji, one się przegrzewały. Uważam, że w tej grze pasowało to dużo lepiej, ponieważ po prostu co chwilę gdzieś idąc widzimy te nędzne skrzyneczki z amunicją. To mnie przeraża. Skąd oni niby na tych obcych planetach, kiedy oni tutaj są pierwszy raz, znajdują amunicję? Dla mnie to jest przerażające po prostu. Mi się to nie podoba, że jestem w starożytnej krypcie, gdzie od kilkuset lat nikogo nie było, a za rogiem skrzyneczka z życiem i amunicją. No ja pierniczę. Pisałem też, że tam w grze Horizon Zero Dawn jest to lepiej rozegrane, bo tam raczej strzelamy z łuku, raczej, bo nie wiem, oczywiście nie grałem w tą grę, więc trudno mi odnieść się, czy tylko strzelamy z łuków. Natomiast tam jest sensowne, ponieważ znajdujemy po prostu drzewa, patyki czy innego typu i to pozwala nam zrobić po prostu strzały. I to jest sensowne, ponieważ znaleźliśmy drzewo, pach, 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 robimy sobie z tego jakąś amunicję, czyli na tym przypadku łuku właśnie strzały. Tutaj znajdowanie skrzynek, które definitywnie nie pasują, bo to nie jest tak, że my znajdujemy jakieś monolity, z których przetwarzamy amunicję, to też byłoby głupie. Tylko po prostu znajdujemy takie typowo te same zawsze skrzyneczki, w których jest amunicja. To jest dla mnie, no,
nie pasuje mi totalnie. Myślę, że fajniej byłoby, gdyby mimo wszystko w tej grze nie było. Nie było w ogóle amunicji, wrócilibyśmy do jedynki i tam po prostu broń by się przegrzewała, gdybyśmy strzelali za długo i tyle. A po przegrzaniu byłby na przykład dosyć długi delay między możliwością strzelania znowu, przez co właśnie wymuszałoby na graczu korzystanie z innych również broni. Myślę, że to by lepiej działało, natomiast jak mówię, nie bez powodu wycofali się w jedynce z tego pomysłu. Mi się osobiście podobało, ponieważ mogłem się wczuć w granie. Może przez to broń nie miała wielkiego znaczenia. Może. Trudno mi powiedzieć, nie jestem specjalistą od tego. Mi jedynka się osobiście podobała. Więc nie przeszkadzało mi to, że nie było amunicji. Też niektóre bronie może miały. Nie pamiętam już, jak mówię. Musiałbym jeszcze raz sobie zagrać po tym czasie, żeby móc lepiej to ocenić może. Może to rozwiązanie teraz wydaje mi się dobre, bo od dłuższego czasu nie grałem w niego. Może jakbym zagrał teraz, to by się okazało, no dobra, to było bez sensu. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to rozwiązanie by po prostu działało. Widzicie, tam tu jest pojemnik. Skąd takie pojemniki z materiałami? To też jest dla mnie bezsensowne. Natomiast, okej, może te inne cywilizacje po prostu tak bardzo się nie różniły. No patrzcie, no takie coś, nie? No mi się to nie podoba osobiście. Te kreseczki jeszcze. To nie jest klimatyczne. Ale cóż, to jest moja opinia, możecie się zgadzać, więc śmiało napiszcie, jak wy uważacie. Myślę, że mogłaby sobie wyniknąć fajna dyskusja. Piszcie śmiało. Mimo wszystko uważam, że gameplay i to, jak przyjemnie się gra, jest naprawdę przerażająco dużo na wyższym poziomie niż to, co się działo w Trójce na przykład. W Trójce strzelanie dla mnie było tylko taką, muszę strzelać, bo muszę wykonać misję, poznać fabułę. W ten sposób myślałem. Tutaj definitywnie troszeczkę to inaczej wygląda. Też pytanie brzmi, czy ja muszę zejść na dół, żeby tam się dostać. Powiedział, że jest głęboko pod ziemią, więc jeżeli tu są schody w dół, a chyba nie są, nie jestem pewien, sprawdzę. Fajnie. O kurde. Okej, w sumie zszedłem na dół. W sumie bardzo zszedłem na dół. Wow. Zadziwiające, naprawdę zadziwiające. Gra ma problemy z płynnością. Ja muszę sprawdzić jedną opcję. Gra. Ustawienia. Rozgrywka. Nie. Sterowanie, dźwięk, obraz. Może obraz. HDR, potrójne bufowanie, wszystko. Czy da się zrobić... ustawić limit kurczę, limit FPS-ów. Tu macie na przykład kartę graficzną. Jest napisane, że jest 4 GB. Oczywiście to jest kłamstwo, bo GTX 970 ma 3,5 i 3,5 ma wolnej pamięci. Wow. Na drugim monitorze mogę włączyć rozdzielczość wyjebanego K. Szkoda, że ten monitor ma tak z 12 cali, z 16 może. Nic by tam nie było widać. Służy mi tylko jako taki ekran poboczny. Kurde, no kalibracja ekranu może? Nie, jasność. Jasność mnie interesuje w ogóle. Efekt ziarna, włączę. Jakość średnia, no i widzicie. Skala, jest coś takiego jak skalowanie rozdzielczości, wow. Nie chcę tego. Chcę, żeby było ustawione na stałe na 30 FPS-ów. To bym chciał, żeby to było zrobione. Zapytacie dlaczego? Przecież to 60 FPS-ów, PC Master Race. No niestety, ale... Chyba, żebym zrobił tak, że... Zmieniłbym na... 1080-30 klatek. O, i teraz jest takie niepłynne strasznie. No, z tymi hercami to się podziały teraz cuda. Aż takie lagi są gry. Nie o to chodziło. Oczywiście. Kurczę, no. Jak macie jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby było 60... mogę wyższą rozdzielczość ustawić. Wow. Żeby było 60 FPS-ów, no to 30 ustawić na stałe. To piszcie śmiało, ponieważ grając na PC-cie tutaj mam taki problem, że... Teraz mam 30 FPS-ów tylko, bo ustawiłem maksymalny.
No i widzicie, no i to jest problem z moim komputerem aktualnym. No to myślałem właśnie, żeby ustawić stałe 30 FPS-ów i dać jakieś fajne detale. No cóż. Dobra, ale wracam do poprzednich ustawień. Damy sobie na wysoką. Na średnią to jest chyba trochę przesada już. Ale wysokie damy. Zobaczymy, co się podzieje teraz. 50 FPS-ów, 30. 40, 35. No cóż, tak powiem średnio. Wracamy do ustawień. Akurat ziarna nie lubię, może to pomoże. Wracamy, czy to się zatwierdziło, czy nie? Bo dwa razy kliknąłem na nie i... A, widzicie, no właśnie. Dobra. Jakieś rozpraszanie kolorów to mnie nie interesuje. No i widzicie, znowu jest kurde 30 FPS-ów, no. O mój Boże, no widzicie, no mój komputer już się starzeje. Tak mówicie mi często, że o mój Boże, jaki masz fajny komputer, nie? No to jak widać nie jest zbyt fajny. O, 60 FPS-ów, fajnie. Już teraz też spada na łeb na szyję, ale to dlatego, że się dużo dzieje. Nie wiem, czy ja coś zepsułem z tym ustawieniem, czy coś? Nie mam pojęcia, naprawdę. Czasami to zadziwia. Jeszcze spojrzę, kurde, na szybko, no. Przed chwilą były dobre FPS-y i się zjepawszy. To trybska rzeczość, co to ma być w ogóle? No to jest jakiś żartek dla mnie, ale... Co poradzę? Dajmy dać niskę. Co się stanie, jak dam niskę? To co się stanie? Wyłącz, wyłącz, wyłącz. Czy coś się w ogóle zmieni, czy będzie, że uruchom ponownie? No, będzie, że uruchom ponownie. Gra się zrobiła brzydsza, rzeczywiście. Wracam do średnich. Aż tyle dobrego. Znaczy, ogólnie ja nie mam parcia na grafikę. Powiedzcie, jak tam u was wychodzi temat grafiki, bo ja zacząłem od PS3 grać na konsolach. Dosyć sporo. Ja się odzwyczaiłem od tego, że po prostu gry mają jakąś taką wybitną grafikę, ponieważ mi chodzi o gameplay. Zresztą ja też lubię grać w gierki, które są dosyć stare, albo grafika u nich jest bardzo, bardzo średnia. Więc w takich właśnie razach wydaje mi się, że ta mapa jest źle zoptymalizowana po prostu. Tak bym stawiał, bo nadzwyczaj źle działa gra. Czekaj, co się zmieniło właśnie. To mnie bardziej zadziwia. No cóż, więc zresztą i tak YouTube kompresuje to, więc post efekty to jest po prostu beznadzieja, bo im więcej daje post procesów, tym mniej widać w ostatecznym rozrachunku na ekranie. Więc jak mówię, o kurde. Trafiliśmy na jakąś tutaj farmę. Farmę tych dzikusów. Ktoś, co zostaje magiczną skrzyneczkę, może z amunicją, bo ja bym tak chęcią zużył, nie? Ja o tym mówiłem. No teraz... What the fuck? Wypchnęła mi się. Głowę daj. Nie wiem, czy głowa głowę zadaje się lepsze obrażenia, ale... Aż się chce zaczepiać tych gości, naprawdę. Szczątki jakieś? Nie. To szkoda w sumie. Jest jakiś pojemnik. Moduły naprawcze, fajnie. Urządzenie komunikacyjne Asari. W ogóle co tu to robi coś z Asari? Co? Asari? Dlaczego komunikacyjne Asari? No. Znaczy ich tu nie było, tak? Przerozumiem, czy ja coś pomyliłem teraz? Ale to jest bez sensu, tak szczerze mówiąc, że nie powinno ich tu być po prostu.
Dawaj. Jest. Jest, padł. Oby to było tutaj na dole, bo... Bo ja nie chcę wozić z powrotem do góry. O, jest, jest. O mój Boże, jak to był dobry pomysł, żeby wejść na dół. Uff. O, jest, jest oczywiście skrzyneczka z amunicją. No cóż, no cóż, jestem trochę cięty na to. O, cześć ziomek. Miałeś trochę odpocząć, ale widzę, że przyszedłeś pierwszy. Nie wiem, jak to ominąłeś tych ludzi. Znaczy, te potwory, ale powiedz mi to, bo to jest dobry pomysł, żeby to omijać. It's here. I just have to. It helps if I steal my mind. I've been here before. Familiar. One, two, three indentations. Palm here. It worked. Wow. Okej. Okay. Zastanawiam się nad designem tych obcych. Podobają mi się w sumie. Ale uważam, jakby te wcześniejsze odkrycia, te Asari, tych Asari wszystkich, Quarian, oni byli dużo lepiej chyba napisani, tak według mnie. Uważam, że tam było dużo ciekawiej to zrobione. Zorai watched the watches. That's all I'm getting. I'm not sure what it means. The others slept, but Zorai, but I stayed awake. Unmoving, but seeing. Learning. Sounds like the stasis field around the first monolith. Maybe Zorai was able to shake off the effects. Maybe that changed him. Halo, no coś jeszcze powiedz fabularnego tutaj? Okej, nie musisz, jak nie chcesz. Here. There's something here. I remember. Jakieś drzwi, no. To była ona. No o co chodzi? Organic matter, ancient, reads as Angara. It's Zorai. She died here before she could get to the third monolith. This was me. I would like to spend some time here, but not now. The third monolith can't be far. Dobra, dobra, ale ja najpierw ten pojemnik wyczyszczę. Co? This way? Yes. This is all feeling familiar. At least I think it is. Dlaczego się nie chce złapać? What? Dobra, zawracam. Gdzie dalej? Nie wiem, jak on się złapał, ale... Okej. Mam nadzieję, że warto było tam wskoczyć, coś fajnego tam będzie. Pewnie bardzo głęboko. Yeah, no. To jest coś. Mam nadzieję, że będzie teleport wprost do Tempesta, bo
Jak mam tędy wracać, to już powinienem sobie ścieżkę malować. Albo dropsy wyrzucać, bo nie trafię. I'm sorry, Tavos. No. There's nothing to be sorry about. She didn't complete what she set out to do, but she didn't fail. The two monoliths she reactivated kept Haval going. Without them, the planet would have died. Go on to the vault, Pathfinder. I think I'll stay here a moment. I have a lot to think about. Dobra, dobra. To już jest gotowe, czy... O, wspomnienia tam są. Dobra, idziemy znaleźć wspomnienia. Skoro jesteśmy już tak blisko, to o, widzicie. Teraz to weźmiemy. Myślę, że na końcu gry będziemy po prostu musieli latać po tych wszystkich lokacjach i szukać wszystkich możliwych właśnie wspomnień. To będzie dobre. O i oczywiście będzie nam się gra podobała, no bo nie ukrywam, jeżeli gra rozwinie się do tego stopnia, że będę jak w Mafii 3 musiał 500 tysięcy razy robić to samo, to myślę, że istnieje szansa, że po prostu tą grę oleję. Znaczy nie, może nie oleję, ale przejdę tylko główny wątek, bo muszę, bez jakichś takich fajerwerków, a jeżeli naprawdę będzie nudno, to nie skończę jej, no. Nie będę się męczył w grze tylko po to, żeby skończyć, bo ma nazwę Mass Effect. Nie o to chodzi. Przede wszystkim chcę się dobrze bawić, to jest najważniejsze. To mogłaby być każda inna gra, niby Mass Effectowa, bo tutaj Mass Effecta jest jak na lekarstwo. Co to ma być w ogóle? Jest tak źle zrobione, naprawdę. To przerażają mnie takie bugi malutkie. Małe błędy, które są nielogiczne. Trochę wyrywają z immersji. Myślę, że to nie pozwala tak bardzo cieszyć się i wczuć się w tą fabułę. Może się czepiam, ale mam w zwyczaju to, że niektóre takie rzeczy, nieścisłości mnie może nie denerwują właśnie, ale irytują, może troszeczkę dziwią. Okej, czy okazało się, że tam uruchomiliśmy monolit, teraz musimy trafić do bodajże, jak rozumiem, bo tak najpierw się robi monolity 3, później się idzie do krypty, więc okej. Okay. Nie wiem, czy tak jest szybciej, ale czuję tą dynamikę i wydaje mi się, jakby to było szybsze. Co tutaj jest? Jakiś taki znak, jakby glif. Co to ma oznaczać teraz? Tak, na mapie sprawdźmy najlepiej. Szybka podróż. Wow, dobra. Super, lecimy tam. No i to rozumiem, naprawdę. To jest to. Czy nie będę teraz piąty raz biegł przez ten sam teren? Bo tak. Okej, okay, lecimy tutaj. Yeah. No, to mi się spodobało. No i też z dobrą odmianą, jeżeli chodzi o Mass Effecta 3, jest to, że tutaj się już w końcu niczego, ale teraz wszystkiego się już nie robi z pasją. To jest troszeczkę, no... To było troszeczkę, no... męczące. Często robiło się nie te rzeczy, które się chciało, bo... wszystko się robiło tym samym przyciskiem.
Że on czymś pluje, to jest zadziwiające. My tutaj byliśmy, tak czy nie? Bo ja już się gubię powoli. Byłem już w krypcie? Ornot? Okej, czy to się samo otworzy? Halo? 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 Proszę się otworzyć. Dobra. Halo? Dlaczego to się nie chce otworzyć? Gro? Otwórz to. Co ma coś zrobić? Nie wiem. Może to otworzy coś. Fajnie, ale ja bym chciał tam przejść może, co? Dla odmiany. Dobra. No ja rozumiem, no to się łączy z tym, jest super, nie? Dlaczego to nie chce działać, tak czy siak? To zadziała już jak podejdę? No, no i kurde. No fajnie, ale jak mam tam przejść? Mam iść inną ścieżką, czy... O, to można by zeskanować, oczywiście. Dobra, dobra, ty bądź z nami lepiej. Zaczęła z nami do nas strzelać, serio. Kurde, teraz... Oj, widzicie, teraz się zaciąłem. Nie powinno się otworzyć, tak? Dobra. Jak to powiedzieć, no. Wychodzę do pulpitu. Wyłączam grę, włączam jeszcze raz. Słyszałem, że jest taki bug w tej grze, że uniemożliwia otwarcie drzwi, które by się normalnie otworzyły. Więc
Włączam jeszcze raz. Powiedzcie, że to było to, no bo jeżeli nie, no to nie mam na razie chwilowo pomysłu, co z tym zrobić. Głupio byłoby się zacząć, bo niekoniecznie głupio, po prostu nie chciałbym się zacząć na takim momencie. A dawaj, Gierko, dawaj, 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 pokaż mi, że to był błąd. I teraz będzie działało, super, super, dobrze. No dawaj, wczytaj się. I powiedz mi, gro, że wszystko jest okej. Proszę. Dobra. Nie, tak to nie miało wyglądać. Jak mam zdjąć blokadę krypty? No dobra, jest takie coś. To jest łączone z tym. Dobra, czyli trzeba jakąś kombinację zrobić. Wszystkie są teraz włączone. Wszystkie cztery, tak? Cztery? Sprawdźmy to jeszcze. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Several interface connections converge here. I will highlight the ones you need. Looks like there's a trick to this interface. Let's figure it out. Podświetli, które potrzebuję? Nie rozumiem. Tak, te potrzebuję, tak? To chodzi? To jest włączone. Jak teraz to wyłączę, tak? Czajka. Nie, włączyłem, wyłączyłem. Wyglądają bardziej jak wyłączone, czy bardziej jak włączone? Ja bardzo rozumiem, tak szczerze mówiąc, co tu się dzieje. Aha. To nie był błąd, czy ja muszę coś tu obczaić sobie. Nie rozumiem, co tu się dzieje, wiecie? No pojawiają się jakieś rzeczy, ale dlaczego to się pojawia? Czy jak tu zacznę skanować? To czy się czegoś dowiem? Może idą do tamtych, tego się dowiem. Dobra. To urządzenie wydaje się aktywować i uruchamiać lokalne mechanizmy porzuconych. O, fajnie. Czy to wysyła teraz sygnał? No jak podchodzę, to wysyła. No jak ja mam to wyczaić, no? What the fuck? O co tu chodzi w ogóle? Nie rozumiem za bardzo, co o tym może być. No nie za bardzo, w ogóle nie rozumiem. Okej, podchodzę i nagle zaczyna się świecić. Z jakiego kurwa powodu? Dlaczego to ma tak świecić? Tam, stamtąd przesyła się jakiś taki sygnał przerywany. O co w tym chodzi? Czy mi się zdaje, że jest przerywany? No tak tylko wygląda z daleka. Jakiś dźwięk może? No nie wiem.
to jest problem, kurde. O. Macie jakiś pomysł co do tego, jakby to ogarnąć sobie? Jak rozumiem, tu są cztery. Tu są trzy. Tu jest jeden. Tu są dwa. No to jest kolejność, o to chodzi? Trzeba dać... To. Mam dać... To. Mam dać to. I mam dać to. Ja pierdolę, to była... O mój Boże, gro! Nie wiem, czy ja jestem debilem, czy ta gra próbuje zrobić ze mnie debila, ale kurwa udało się. What the fuck? To była dedukcja śmiała. Get ready to run? Why? Dlaczego mamy uciekać? Halo? Mamy uciekać? Serio? Zamknęło się, halo? Otwórz się. Okej, otworzyło się. Czy to nam pomaga? Wow, podjarali się chyba. Hehe. Masakra. Tak czy siak teraz pogadamy sobie oczywiście z wszystkim, których spotkamy, więc dzięki temu ten odcinek będzie dłuższy, tak jak mówiłem poprzednim, tamten był krótszy, zdecydowanie krótszy. Teraz mam nadzieję, że to nadrobimy, mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Jeżeli uważacie, że takie odcinki są za długie, to oczywiście napiszcie, śmiało. Nie ma problemu. Możemy robić krótsze. Oczywiście wstępnie myślałem zawsze, żeby były półgodzinne mniej więcej. Też możecie się wypowiedzieć na ten temat, czy odpowiada wam właśnie ta długość. Jeden odcinek codziennie, bo codziennie o 15 pojawia się odcinek. Miało być nawet czasem więcej, natomiast wyszło na to, że jest troszeczkę... I tak jest dużo materiałów, strasznie dużo materiałów na kanale, bo jak wiemy jeszcze oprócz tych odcinków, które są teraz, to jeszcze pojawiają się tak naprawdę 5 odcinków innych tygodniowo, więc tak naprawdę wychodzi już ich 12 tygodniowo. To jest bardzo dużo. Ja wiem, że nie wyrabiacie, żeby to oglądać w ogóle. Ale to jest fajne, że każdy ma coś, co chce oglądać. To mi się właśnie podoba, natomiast jest tego tak czy siak za dużo. Dobra, mapa. Muszę iść tutaj. Więc ja chcę szybką podróż. Podczas walki. Kurde, jakiś czubek mnie zahaczył, tak? Dobra, już mogę? Proszę. Dzięki. No, czy to czytaliśmy? Jeżeli nie, no to... to napisał Torvar w ogóle. Chciał tutaj przeczytać jednak mimo wszystko.
Tak mniej więcej chociaż. Okej. Gdzie miałem iść? Aha, tutaj, dobra. Nie wiem, czy tą misję musieliśmy przechodzić, czy ta misja w ogóle była obowiązkowa. Wygląda mi to, jakby była naprawdę obowiązkowa, bo była bardzo rozwinięta jak na tą wcześniejszą misję poboczną, jaką wykonywaliśmy. Więc dobrze się bawiłem, cieszę się, że ta misja tak fajnie wyglądała, że mogliśmy coś fajnego zrobić. Bez rewelacji, wiadomo. Natomiast bardzo mi się spodobała. Something remarkable here today. Succeeded where Zorai failed. Esmus, what are you doing down here? Renewing old bonds. Talking to you was enlightening. I saw an alien working for us when we had given up. We have isolated ourselves for too long. Perhaps there is a balance we can find. We all need to find balance, I think. Tavos. I wasn't expecting to see you, but I'm pleasantly surprised. I've learned a lot in a short time. The Rokar want simple solutions, but nothing is ever simple or certain, is it? I wish those that were killed could have realized this. But after everything I've seen, I have to hope that they aren't lost forever. This curious memory transfer. Reincarnation. Whatever it might be, I aim to devote resources to studying it. Maybe one day we'll find the truth buried deep within our superstitions. What do your projections say? Is Havarl going to be safe? We've already seen improvements. They're small, but statistically significant. In time, the planet will heal. There is some space here at Dar Pelev, and we'll need extra hands to monitor Havarl's situation. Will you extend an invitation to your people? We'd welcome anyone who can help. I'll pass it along. Then I'll leave you. I have some numbers to analyze. Can you believe it? For the first time in years. Wow. Możemy tutaj przyprowadzić swoich ludzi. Ale czy będziemy mogli wybrać? Czy będziemy mogli wybrać, jaką planetę chcemy, znaczy jaki chcemy tu obóz założyć? No bo tu na nas wymusi, żeby znowu założyć tutaj. Mogę z nim rozmawiać? Żeby założyć właśnie tutaj badawczą, a nie wojskową, chociaż może wojskowa lepiej, kurde. A, Turianie, coś o Turianach było. You said you saw Turians in the jungle? Is that what they're called? We didn't know. We just kept out of sight. They crashed here, I think. Were they all right? Are they still alive? Still alive? I don't know. We were stuck in that stasis field for a while. I guess they could still be out there. Unless they tried to eat something. Or the Rokar got them. I'll give you the nav point and you can go see for yourself. Okay, dzięki. Wow. We can speak more later. I'll be here. Nie wiem, jak gdzie jest Y. Tak szczerze mówiąc, więc ścieżka nadziei to jest, a my jakieś mamy tutaj sojusze. Dobra, na razie odpuścimy tą misję poboczną, no bo rozumiem, Turianie Turianami, ale poczekają, hehe. My raczej zbieramy się do misji głównej teraz, żeby przejść ją po prostu, bo teraz mieliśmy długą poboczną, fajnie byłoby przejść teraz główną, tak dla odmiany, zrównoważenia.
Tak, chcę opuścić planetę. Więc zakończył ten odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnego odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Siemanko, zapraszam Was już jutro do kolejnego. Siemanko, no i cześć.